W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zaplanowałem sobie 2024 rok pod kątem biznesowym, a w kolejnych filmach będę pokazywał skuteczną albo nieskuteczną realizację tych planów. Będę chciał wyciągać jakieś wnioski. Pomyślałem sobie, że możemy nazwać tą serię Jazda z planem albo na przykład Jazda z drabiem. Wydaje mi się, że Jazda z drabiem jest śmieszniejsza i raczej ją wybiorę. Odkąd zacząłem planować sobie to, co chcę zrobić w swoim życiu, to faktycznie udaje mi się to, część z tych rzeczy udaje mi się zrealizować. Także nie przeciągając już dłużej, zaczynamy. Cześć, miło Cię widzieć. Ja jestem Mateusz Zawadka, albo po prostu Mr. Drabi, a na tym filmie zobaczysz treści związane z motoryzacją, filmowaniem i prowadzeniem własnej firmy. Przygotowując się do tego filmu, dosyć mocniej wgłębiłem się w to, co faktycznie chcę zrobić. I opowiadając o tych wszystkich rzeczach, opowiadam też trochę o historii, żeby pokazać Ci kontekst, na jakiej podstawie podejmuję tę decyzję. A przy okazji daje się też trochę poznać, także jeśli chcesz mnie poznać, chcesz zobaczyć, co robiłem przez ostatnie 2 lata i jak to wyglądało, to jest też świetny film, żeby się zapoznać. Kolejność ma znaczenie, bo jeszcze w kolejności są te filary, które są najbliższe mojemu sercu i te, które najmocniej chcę rozwijać. Na początku pokrótce tylko je wymienię. Pierwszy to jest rozwój kanału na YouTubie, drugi to jest tworzenie filmów na social media dla firm z branży motoryzacyjnej. Trzeci to jest rozwój Instagrama. Czwarty to jest zakup ramienia kamerowego na samochód. Piąty to jest tworzenie grafik i animacji 2D. A szósty to są inspekcje z drona. Szczerze powiem, że nie do końca jestem przekonany do punktu z ramieniem kamerowym jako oddzielny filar, bo siłą rzeczy ten filar łączy się z YouTube'em, z usługami, no i też z rozwojem Instagrama. Ale dla mnie to jest na tyle istotne przedsięwzięcie w tym roku, że uznałem, że będzie stanowił taki oddzielny filar, bo po prostu strasznie chcę to zrealizować. Dobra, zabieram Was w krótką przejażdżkę i będę dalej opowiadał o tych wszystkich rzeczach. Cześć, piękniutki. Kocham ten samochód. W tym roku chcę największą część swojego czasu chcę poświęcić na tworzenie treści na YouTubie. Głównie z powodu tego, że przez ostatnie 2 lata zauważyłem, że konsekwentne działanie w jednym kierunku prowadzi do fajnych efektów. We wrześniu 2022 dodałem swój pierwszy tutorial na YouTube'a. Nagrywając ten pierwszy tutorial byłem turbo nieprzygotowany i dzięki temu zdałem sobie sprawę, że nawet jak dobrze znasz temat, nawet jak doskonale wiesz, o czym chcesz powiedzieć, to nie do końca możesz wiedzieć, jak chcesz powiedzieć. Tym bardziej, że ja nie mam za bardzo doświadczenia przy pracy przed kamerą. Ja zazwyczaj jestem po tej drugiej stronie. Wtedy bez przygotowania w montażu to była po prostu jakaś tragedia. I tak się turbo zniechęciłem, że no musiałem odpocząć. Mówię, no ni cholery. Ale jesienią zeszłego roku, 2023 roku stwierdziłem, dobra, wynająłem małe 10-metrowe studio, pomieszczenie tak naprawdę, które przearanżowałem sobie studio, żeby jak najmniejszym nakładem mojej pracy zacząć nagrywać filmy po prostu, żebym wszedł tam, włączył kamerę i nagrywał. No i dzisiaj mnie nie ma w tym studiu, ale będę pod koniec. Też zwyczajnie chcę się oswoić z tym, że jak biegam gdzieś tam po mieście z kamerą w ręku, to żebym się nie czuł dziwnie. Dobra, ale teraz zmienimy sobie miejscówę i będę dalej opowiadał gdzieś tam w innym miejscu. Ale małutkie tam są, jakie duże. O nie, idą do mnie, idę, bo się boję. Przy okazji trochę też pozwiedzam tutejszych rejonów. Byłem tu latem na rowerze, ale tak teraz to ciężko w ogóle było mi tu trafić. Tak przejechałem tutaj, tak na czuja. Chciałem zupełnie inne miejsce przyjechać, ale jestem tutaj. Udało mi się w tym roku nagrać 2 filmy po angielsku na YouTube'a. W międzyczasie też pojawił się pomysł, żeby zlecić film na Fiverr'a. No, przyznam szczerze, że film wyszedł w miarę okej, jednak ilość czasu, jaką ja spędziłem na to, żeby ten film skolaudować odpowiednio, nie wiem, czy nawet nie była wyższa od tego, jakbym usiadł i sam to zmontował, po prostu. Idea, jaka przyświecała mi przy tworzeniu treści po angielsku, no była prosta. Po prostu chciałem robić jak największe zasięgi, docierać do jak najszerszej grupy odbiorców. I to, co ja sobie zawsze robię, to podnoszę coraz wyżej poprzeczkę. Jednak sytuacja z Fiverr'em pozwoliła mi się temu jeszcze raz przyjrzeć i dzięki temu zdałem sobie sprawę, że jednak gdzieś w tych filmach po angielsku
nie ma prawdziwego mnie. Ja też przyznam, że męczyłem się po angielsku. No, pomimo, że można mnie zrozumieć, w jakimś stopniu, w szczególności jak są napisy, no to ja cały czas walczę i zastanawiam się, jakiego słowa użyć, czy na pewno dobrze się wypowiedziałem i co powiedziałem. I gdzieś przy tych wielu rzeczach, które trzeba się nauczyć przy robieniu filmów na YouTubie, to zdałem sobie sprawę, że jednak będzie łatwiej, jak będę to robił w swoim ojczystym języku. Fajnie. Rzeczka sobie płynie, mogę pozamarzane wszystko. Ale lód to jest dosyć cienki. Dlatego w tym roku stwierdziłem, że chcę stworzyć minimum 30 filmów na YouTube'a o różnej tematyce. Tutoriale z premierki, z aftera, tutoriale z eventu, z imprez motoryzacyjnych. Chcę zobaczyć, co będzie mi sprawiało największą przyjemność, ale też to, co będzie mnie najbardziej drażnić. A najważniejsze, to tak naprawdę spodoba się tobie, bo to dzięki tobie będę mógł rozwijać ten kanał. Realizowanie też tego planu będzie szło w parze ze zbieraniem kontentu na Instagrama, który dotychczas zbierałem jeżdżąc na imprezy motoryzacyjne. Na pewno w tym roku będzie to Alt Race. Jakie to będą kolejne imprezy, czas pokaże. Przechodzimy płynnie do następnego filaru biznesowego, jakim jest tworzenie treści wideo dla moich przyszłych klientów w branży motoryzacyjnej. Pod koniec 2023 roku bardzo mocno zastanawiałem się, w jaki sposób mogę przekuć swoje portfolio i umiejętności na ofertę dla klientów. No i wymyśliłem sobie, że tworzę taką ofertę 4 filmów miesięcznie z efektami lub bez efektów specjalnych. Przez 2 miesiące wysłałem około 90 zapytań, które faktycznie przełożyły się na 2 płatne zlecenia. W sumie za jakieś 6 tysięcy netto. Licząc sobie konwersję, wychodzi to jakieś 2,22%. No i porównując sobie do konwersji, które zazwyczaj są w sklepach internetowych, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale tak sobie porównuję, no to jest konwersja całkiem okej. I teraz mądrzejszy o te doświadczenia, stwierdziłem, że nie będę tak mocno ograniczał swojej oferty, no i że rozszerzę sobie zakres moich usług, także o wideo poziome, no i też początkowo, żeby zdobyć jakichkolwiek klientów, nie tylko będę się ograniczał do branży motoryzacyjnej. Dlatego na stronie internetowej, która już jest na wykończeniu, robię sobie 2 landing page. Jeden będzie skierowany mocno dla klientów typowo motoryzacyjnych, do grupy, do branży, której tak naprawdę chcę bardzo mocno iść, a drugi landing page będzie skierowany do szerszej grupy odbiorców i do tych landing page skonfiguruję sobie kampanię w Google Adsach. Równolegle też będę kontynuował mój cold marketing, tylko że już nie z taką ofertą mocno ograniczoną, ale z ogólną ofertą, typu jestem Mr. Drabi, robię filmy, może wam jakoś mogę pomóc. Na Instagrama chcę dodać jeszcze film reklamowy i zobaczyć, jak on będzie konwertował na potencjalnych klientów. I na stronie internetowej chcę dodać kilka wpisów na bloga. Nie jestem dobry w pisaniu tekstów, no ale na szczęście mamy takie świetne narzędzia jak ChatGPT, którego jestem użytkownikiem i wielkim fanem. Dlatego mam wielką nadzieję, że pomoże mi dość szybko napisać te teksty. Więc cieszę się, że mamy czata, bo dzięki niemu możemy szybko sobie to wszystko realizować. Na każdy z tych etapów nagram film. Jak już będę mógł wyciągnąć jakieś wnioski? Sama. Niby nic, a jednak woda płynie. I to jak mocno. Chcę relacjonować każdy etap z tego, co robię, żebyśmy mogli wspólnie powyciągać wnioski z tego, jak to wszystko działa. No to czas teraz porozmawiać o tym, jakie mam plany na Instagrama. Wjeżdżam do lasu i mam nadzieję, że się nie zakopię. No i bym się prawie zakopał. Na szczęście pani mnie ostrzegła, żeby tam nie wjeżdżać. O, właśnie tam, gdzie ten pan teraz próbuje. Instagrama traktuję jako takie swoje płótno, na którym mogę wrzucać to, co akurat zmontowałem. Nie zapomnę, jak zaczynałem zainspirowany twórczością D. Jordan Media, Sutra Media, Bylance, Daniel Peter Media, który był w zasadzie takim aktywatorem do mojego działania. Nie zapomnę tych filmów, tych rolek chłopaków, które no, dziesiątki razy oglądałem, cały czas zastanawiając się i analizując, w jaki sposób on to zrobił. No i te wszystkie działania, te wszystkie ciśnięcie i parcie do tego, żeby każdy kolejny był najlepszy, pozwoliło mi odkryć swój styl i to, w jaki sposób ja chcę, żeby te filmy wyglądały. Więc w zeszłym roku bardzo mocno postawiłem na pracę z kamerą.
na takie ujęcia typu one shot, żeby biegać sobie przy jednym punkcie, przy jednym elemencie samochodu, przejechać sobie, zrobić dojechanie, przekręcić, obkręcić, zjechać i tak dalej, i tak dalej. I sprawiło mi to ogromną frajdę. Muszę baterię zmienić. No i czasem też bywało tak, że filmy, do których się trochę mniej przyłożyłem albo zrobiłem tak na szybko, aby były, często mają też dużo lepsze wyświetlenia niż te, nad którymi się faktycznie bardzo mocno skupiłem. No i też czasem takie bardzo banalne, proste montaże, typu cięcie pod muzykę, jakieś drobne speedrampy, mogą zająć ci godzinkę, dwie na zmontowaniu, no i właśnie mogą mieć dużo lepszy wydźwięk, jak sobie wrzucisz na Instagramie. No ja w tym roku stwierdziłem, że trochę jakby zmniejszę skomplikowaność tych editów. Nie mówię, że jakby nie będę robił tych efektów w ogóle, tylko gdzieś jakby chcę skupić się na dostarczaniu większej ilości filmów, dlatego chcę wrzucać teraz 2-3 filmy tygodniowo. Też mam jeszcze całe mnóstwo materiału, gdzie właściciele z zeszłego sezonu czekają na filmy, żebym zmontował. Nie wiem, czy się gdzieś nie skupiłem w tym, co powiedziałem. W każdym razie, im szybciej i więcej będę publikował, tym bardzo duża szansa, że zaraz mi się skończy materiał. A jak mi się skończy materiał, to nie będzie z tym problemu. Bo płynnie przechodzimy do tego zakup ramienia kamerowego, gdzie sądzę, że już nie będzie problemu z kontentem, jak tylko go zakupię, to tylko to będę do wszystkich dzwonił i mówił halo, 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 działamy. Jadę do studia, bo widzę, że mi się rozładowuje już mikrofon. W końcu. Ja tu nie byłem w sumie. Dobra, rozstawiam sprzęt. W sumie jest już rozstawiony. Taką przystawkę muszę przypiąć, żeby działał ten mikrofon. I teraz będę do niego gadał. Okazało się, że nie działa mi ta przystawka. A to z powodu tego, że jak nagrywałem ostatnio z samochodu tu driftującego Mercedesa, to nie zabezpieczyłem sobie tego złącza tutaj, przez co no, kamera była cała w soli i musiałem pójść po spirytus, musiałem pójść po szczoteczkę i liczę na to, że odparuję, ale nie będę tego kontynuował już dzisiaj, tylko no, spokojnie już, bo już połączyłem po chwili odczekania, jak odparowało i zaczęło działać, ale zaczęło znowu się nie łączyć, więc przeczyściłem to jeszcze raz, wyłączyłem, wyciągnąłem baterię i na spokojnie poczekam sobie na następnego dnia, żeby kontynuować nagranie. Dobra, działa. Już jest drugi dzień i podłączyłem przystawkę i teraz gadam do mikrofonu i tutaj widać, jak poziomy tutaj skaczą. No to kręcimy dalej. Witam po drobnych problemach technicznych. Na szczęście już wszystko działa, także możemy kontynuować. Czwarty filar to jest zakup ramienia kamerowego z orurowaniem, żebym mógł jak człowiek nagrywać samochody podczas jazdy, żebym mógł zamontować sobie to na N-kę i sobie fajnie i płynnie nagrywać samochody. Nie wiem jeszcze jakiej marki kupię to ramię. Na pewno chcę zrobić tak, że zamontuję takie dwie specjalne rury, które montuje się w mocowanie na dachu, które potem się łączą z przodu lub z tyłu i trzecia rura dolna jest mocowana do haka. I dopiero do tej pionowej rury, która jest zamontowana, która jest połączona z tymi dwiema, chcę zamontować ramię kamerowe i wiem na pewno, że ramię kamerowe będę chciał, żeby nie było oparte o amortyzację gdzieś tam na takich linkach stalowych. Za dużo naoglądałem się filmów, w których jakby te linki się nagle zrywają i odpadała kamera. Chociaż bardziej mam zaufanie do tych stałych konstrukcji, chociaż jak ma jebnąć to i tak spadnie. Żadnych przesawek, nie mam do nich też zaufania, boję się trochę też o lakier. Nie do końca też jeszcze wiem, jak spieniężyć ten pomysł, chociaż na samym początku będę potrzebował przede wszystkim dodatkowej osoby, która będzie chciała mi pomóc. Albo kierowcy, albo osoby, która będzie sterowała kamerą, chociaż ja osobiście lepiej się czuję za kierownicą, chciałbym prowadzić ten samochód i w jakiś sposób planować sobie te ujęcia i dogadywać się z kierowcą. W pierwszym etapie będzie to gdzieś dogrywanie, znalezienie tej osoby,
osoby, potem nauka tego sprzętu, no i budowanie portfolio, żebym tak naprawdę mógł pokazać, co potrafię zrobić z tym i jakie mamy możliwości. Więc kontakt ze znajomymi, z fajnymi projektami, żebyśmy mogli sobie jakieś fajne, szybkie rolki porobić, żebym mógł zbudować sobie portfolio. Jak zbuduję portfolio, to myślę, że fajnym kolejnym etapem będzie, jak kontaktuję się z agencjami, z firmami z branży motoryzacyjnej, być może pojawi się gdzieś jakieś zapytanie, z czasem coś wykiełkuje. Myślę, że dobrym pomysłem też będzie, jak zrobię landing page dedykowany stricte pod właśnie to ramię kamerowe i ujęcia z jazdy, do tego jakaś kampania w Google Adsach, wpis na bloga też będzie fajnym pomysłem. No i tym sposobem dotarliśmy do trochę mniej sexy tematów, chociaż też uważam, że są fajne. Kolejny filar to są animacje i grafiki, które robię. Tworzenie grafiki i animacji 2D. To jest filar, który przynosi mi pieniądze i to jest wynik już wypracowanych relacji z klientami. Kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę z filmowaniem, to stworzyłem taką markę Promeo Video, której oferowałem usługi realizacji filmów, montażu, organizowałem też sesje zdjęciowe, robiłem grafiki, czasem na samym początku też nawet strony internetowe. Jednak to nie jest filar, który ja chcę mocno rozwijać, a jedynie utrzymać do czasu, kiedy rozwinę się wystarczająco z tym motoryzacyjnym świrem, którego właśnie oglądasz i stwierdzę, że w końcu mogę odciąć ten temat Promeo Video już do zera. Mam stały klientu, którym realizuję grafiki, czasem animacje, jakieś proste montaże filmów. W sumie w pewnym stopniu będę chciał to rozwijać przy punkcie drugim tego filaru, gdzie mówiłem, że stworzę landing page i stworzę taką bardziej szerszą ofertę. No ale to nie, na pewno nie pod tą marką, tylko pod marką Mateusz Zawadka, Mr. Drabi. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwijać na ten temat, bo tutaj nie mam jakichś specjalnych planów, a jedynie bieżące takie realizowanie zleceń, które aktualnie mi wpadną. Ale za to ostatni filar jest za to, na który mam najmniejszy wpływ, ale jest świetną przygodą. No i to są inspekcje turbin wiatrowych z drona. To jest świetna przygoda. Niecałe 2 lata temu miałem szczęście dostać szansę po raz pierwszy pojechać na takie zlecenie. Dronem latam już około 6 lat, więc doświadczenie mam i potrafię nim latać dość dobrze. Jednak pojechałem na zlecenie, o którym nie miałem zielonego pojęcia, do pracy na 3 miesiące, do Szwecji, z gościem, którego nie znałem, do kraju, którego nie znałem, robić rzeczy, o których kompletnie nie miałem zielonego pojęcia, poza tym, że umiem latać dronem i robić zdjęcia. Pierwszy raz byłem w Szwecji 2 lata temu i pierwszy raz zjechałem cały od południa do północy. Moje zajęcie polega na tym, że dostaję tam określoną ilość turbin, którą mam, których trzeba zrobić inspekcję i robimy zdjęcia łopat tych dużych wiatraków, po polsku mówiąc blade'ów. No i moim zadaniem jest zaplanować sobie trasę, kiedy to zrobię, gdzie będę spał, kiedy. No i oczywiście zrobienie zdjęć. Każdą turbinę trzeba zatrzymać, odpowiednio przygotować, a w ogóle zanim mogłem pojechać na takie zlecenie, musiałem też przejść szereg specjalistycznych szkoleń, żeby móc w ogóle pracować przy turbinach. To są ogromne konstrukcje. Po prostu jak pierwszy raz stanąłem pod taką turbiną, spojrzałem w górę i mówię, ale to jest wielkie. Oczywiście z czasem przywykasz do tego, jednak to jest na tyle duże, że za każdym razem robi takie wow na człowieku. Już nie wspominając o niezliczonej ilości przygód. W pierwszym roku zepsuł nam się samochód, w środku totalnie niczego na północy Szwecji. Jeden samochód przejechał dosłownie na samym początku, jak dopiero dochodziliśmy, co się stało. Potem żadnego samochodu przez 5 godzin czy 6 godzin czekaliśmy, aż ktoś po nas przyjedzie. 50 km do najbliższej cywilizacji. No więc jakby tam trzeba uważać. Zabrakło nam też paliwa, 15 minut drogą do stacji benzynowej. Zakopaliśmy się kilkukrotnie. W samym zeszłym roku zakopaliśmy się w śniegu z kilkanaście razy. Więc każdemu, kto wyjeżdża do Szwecji w tym okresie zimowym, do Szwecji na północ, dobre opony, łańcuchy, łopata śnieżna, czasem też siekierka też się przydaje. No a już o dobrych zimowych ciuchach nie wspominają. Ten filar, pomimo tego, że ustawiłem go na samym dole, jest moim podstawowym źródłem utrzymania. Dzięki niemu mogę realizować też pozostałe pasje, pozostałe te filary i inwestować w to, żeby rozwinąć się. No jednak jest na samym dole, z racji tego, że nie mam żadnego wpływu na to, kiedy pojadę, czy w ogóle pojadę, na jak długo pojadę. Jestem w pełni zależny od mojego zleceniodawcy. Może być tak, że powiedzmy,
powiedzmy dzisiaj środa, dostaję telefon, Mati, musisz być w niedzielę tu i tam. No i muszę się zbierać, bo często jest tak, że same 2-3 dni zajmuje dojechanie do konkretnego miejsca. No a przede wszystkim jak pojadę, no to oczywiście nie będę przestawał realizować filmów, też zabiorę ciebie w tą podróż i będziemy poruszać kolejne tematy, też nie eventy, tylko tutoriale też będę mógł kręcić. Też tam chłopaki czasem mają różne fajne projekty, więc jakiś spacerek po mieście, pokazać też jak wygląda trochę życie w Skandynawii. Chociaż nie wiem, czy w tym roku pojadę do Skandynawii. Być może pojadę zupełnie gdzieś indziej. To się wszystko okaże. No i to wszystko. Cały mój plan i strategia na 2024 rok. Na bieżąco będę wrzucał kolejne filmy, żebyśmy sobie mogli analizować i patrzeć, co udaje się zrealizować, w którym kierunku idę. Bardzo mi miło, jeśli dotarłeś do tego momentu i cały czas mnie słuchasz. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu. Łapeczka w górę, też mile widziana. Subskrypcję, jeśli tego nie robisz. No i piąteczka, do następnego. Pa, pa. Trigger, you're going down, I'm shouting.